Dzień dobry. Dzisiaj zajmiemy się odejmowaniem pisemnym ułamków dziesiętnych. Wykonamy takie działanie. 32 i 38 setnych odjąć 4 i 57 setnych. Na początek zapiszmy te liczby w kratkach. Każdą cyfrę zapisujemy w oddzielnej kratce. Liczbę 4 i 57 setnych zapisujemy w taki sposób. Aby przecinek znalazł się pod przecinkiem. Wtedy jedności są pod jednościami, części dziesiąte pod częściami dziesiątymi, części setne pod częściami setnymi, czyli działanie wykonywane jest prawidłowo. Odejmujemy. 8 odjąć 7, 1. Od 3 nie możemy odjąć 5, pożyczamy od 2. Tutaj zostanie 1, w tym miejscu pojawi się 13. 13 odjąć 5. 8. Przepisujemy przecinek. Od 1 nie odejmiemy 4. Znowu musimy pożyczać. Nad trójką zostanie 2. W tym miejscu pojawi się 11. 11 odjąć 4. To oczywiście 7. Przepisujemy dwójkę. Otrzymany wynik to i 27,81 setnych. Odejmowanie pisemne ułamków dziesiętnych przypomina odejmowanie liczb naturalnych. Wszystkie działania wykonujemy w podobny sposób. Jedynie zwracamy uwagę na to, aby przecinek był pod przecinkiem i w wyniku ten przecinek zapisujemy w tym miejscu którym był w obu odejmowanych liczbach. Przejdźmy do następnych przykładów. 52 i 3 odjąć 6 i 69. Tym razem w obu liczbach mamy inną ilość cyfr po przecinku. Napiszmy pierwszą liczbę: 52 i 3 dziesiąte pod spodem, umieszczając przecinek pod przecinkiem, napiszemy 6 i 69 setnych. Liczbę 52 i rozszerzymy do części setnych, dopisując u góry 0. Możemy teraz odejmować od zera. Nie możemy odjąć dziewiątki, pożyczamy od 3, tutaj zostanie 2, w tym miejscu pojawi się 10. 10 odjąć 9 to 1. Od 2 nie możemy odjąć 6, pożyczamy z rzędu wyższego, tutaj zostanie nam 1, w tym miejscu pojawi się 12. 12 odjąć 6 to 6. Przepisujemy przecinek. Od jednego nie odejmiemy 6. Pożyczamy od piątki. Tutaj zostanie 4. W tym miejscu będzie 11. 11 odjąć 6 to 5. Czwórkę przepisujemy. Otrzymujemy wynik 45 i 61 setnych.

Cztery, dziesięciotysięczne. Liczbę sześćdziesiąt i cztery dziesiąte rozszerzamy do części dziesięciotysięcznych, dopisując 3 zera. Możemy teraz odejmować. Pożyczamy od czwórki. Tutaj zostanie. 3, w tym miejscu pojawi się 10. Od 10 pożyczamy 1, tutaj zostanie 9. W tym miejscu pojawi się 10. Ponownie od 10 pożyczamy 1, zostaje 9. W tym miejscu mamy 10. Możemy teraz odejmować. 10 odjąć 4, 6. 9 odjąć 2, 7. 9 odjąć 1. 8, 3 odjąć 0, 3, wstawiamy przecinek. Od 5 nie możemy odjąć 7, pożyczamy od 6, tu zostanie 5. W tym miejscu pojawi się 15. 15 odjąć 7, 8, 5, przepisujemy. Otrzymujemy wynik 58 i trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć dziesięciotysięcznych. Przejdźmy do następnego przykładu. 96 sześć odjąć 425 dwadzieścia tysięcznych. Zapiszmy takie działanie. 0. Oznacza w tej liczbie cyfrę jedności. Piszemy 0 pod szóstką, która jest cyfrą jedności liczby 96. Dla pewności możemy tu postawić przecinek 96 to to samo co 96,0. Tych zer możemy oczywiście dopisać więcej, w tym przypadku. Konieczne jest dopisanie trzech zer. Czyli liczbę 96 rozszerzamy do części tysięcznych. Możemy teraz wykonać odejmowanie. Od zera nie możemy odjąć 5, pożyczamy aż od tej szóstki. Tutaj zostaje 5. Nad zerem pojawia się 10. 10 Odjąć 1 to 9. Tutaj otrzymujemy 10, ponownie od 10 odejmujemy 1, zostaje 9. W tym miejscu pojawi się 10. Możemy już odejmować 10 odjąć 5, 5, 9 odjąć 2, 7, 9 odjąć 4, 5. Wpisujemy przecinek przepisujemy piątkę 5 odjąć 0 to 5 i dziewiątkę możemy przepisać nasz wynik to 95 i 575 tysięcznych podsumujmy kiedy odejmujemy pisemnie ułamki dziesiętne Zapisujemy liczby w taki sposób, aby przecinek znalazł się pod przecinkiem. Jeżeli odjemna, czyli liczba od której odejmujemy, ma mniej cyfr po przecinku, uzupełniamy brakujące cyfry zerami. Następnie odejmujemy i wpisujemy przecinek pod przecinkiem w wyniku naszego odejmowania. Dziękuję za uwagę.